Dzień dobry, 15 marca w poniedziałek. W aktualnościach witam Państwa, Krzysztof Janczurewicz. Pandemia atakuje. W piątek stwierdzono ponad 21 tysięcy zakażeń, w sobotę ponad 17, a dziś jest trochę lepiej. Dzisiejszy wynik wynika z mniejszej ilości testów. Główny inspektor sanitarny poinformował, że na terenie kraju w niedzielę stwierdzono prawie 11 tysięcy zakażeń i 28 zgonów. Nie oznacza to, że pandemia zwalnia, a jedynie mniejszą ilość przeprowadzonych testów. W województwie zachodniopomorskim wczoraj stwierdzono 344 nowe przypadki. U sąsiadów w województwie pomorskim jest znacznie gorzej. Stwierdzono ponad 1100 nowych zachorowań i 5 zgonów. Przypominamy, że od soboty 13 marca na terenie województwa pomorskiego obowiązują kolejne obostrzenia. Zamknięto kina, teatry, galerie handlowe, a nauka odbywa się hybrydowo. Od dziś podobne restrykcje wprowadzono w województwach mazowieckim i lubuskim. Rząd rozważa wprowadzenie nowych obostrzeń w kolejnych regionach. W powiecie szczecineckim minionej doby zachorowało 10 osób, a w powiecie czuchowskim stwierdzono 5 nowych przypadków choroby. To są dane z niedzieli, a fachowcy twierdzą, że to jeszcze nie apogeum trzeciej fali. Apogeum spodziewane jest na przełomie marca i kwietnia. Specjaliści zalecają ścisłe stosowanie się do zaleceń wynikających z obostrzeń. Dystans, dezynfekcja i maseczki oraz częste wietrzenie pomieszczeń to minimum zasad. COVID dopadł też szczecineckie starostwo. Do 26 marca będą tam obowiązywały szczególne zasady obsługi interesantów. Niestety w ostatnim czasie odnotowaliśmy wzrost zachorowań na COVID-19 wśród pracowników starostwa powiatowego w Szczecinku. Dlatego też od 16 do 26 marca w urzędzie będą obowiązywały szczególne zasady przyjmowania interesantów. W każdym możliwym przypadku proszę się interesantów o kontakt telefoniczny i mailowy. Wszelkie dane teleadresowe są dostępne na naszej stronie internetowej. Pracownicy tam, gdzie jest to możliwe, będą pracować w systemie zdalnym i hybrydowym. Do budynku urzędu prowadzą 3 wejścia, A, B i C. Taki podział komunikacyjny ma na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów petentów i pracowników. Wejście A będzie wiodło do powiatowego zarządu dróg, lokalnej grupy działania, wydziału rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska, a także wydziału edukacji, kultury i sportu. Wejście B będzie wiodło do biura obsługi interesanta, punktu paszportowego, sekretariatu, wydziału geodezji, kartografii, gospodarki nieruchomościami oraz wydziału funduszy zewnętrznych, współpracy i rozwoju. Natomiast wejście C będzie prowadziło do wydziału architektury i budownictwa, a także wydziału komunikacji i transportu i dróg. Ostatni z wydziałów, a więc Wydział Komunikacji i Transportu i Dróg, będzie tym wydziałem, gdzie zostanie wprowadzonych najwięcej zmian. I tak wydział będzie przyjmował interesantów w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 8 do 15 oraz w czwartki od 8 do 16, ale po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie i pobraniu biletu umawiać należy się pod numerem 94 37 29 217. Bilety drukowane będą przez pracowników. Interesanci będą oczekiwać na załatwienie swojej sprawy na zewnątrz i będą proszeni o wejście do urzędu 5 minut przed umówioną godziną. W dalszym ciągu można dokonywać rezerwacji internetowej na stronie rezerwacje.powiat.szczecinek.pl, do czego serdecznie Państwa zachęcamy. Lokalny punkt informacji funduszy europejskich, powiatowy rzecznik konsumenta oraz nieodpłatna pomoc prawna. Tutaj wszelka pomoc i informacje będą udzielane telefonicznie i mailowo. Ponadto przypominamy, że na terenie starostwa powiatowego w Szczecinku wciąż obowiązują wszelkie restrykcje sanitarne. Odwiedzający urząd interesanci zobowiązani są do bezwzględnej dezynfekcji rąk oraz noszenia maseczek. Dziś mija 25. rocznica śmierci biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Czesława Domina. Przypomnę, że był on biskupem diecezji w latach 1992-1996. Zmarł po walce z chorobą nowotworową. Pochowany jest w koszalińskiej katedrze. W dzisiejszych archiwizjach przypomnimy m.in. wizytę księdza biskupa Domina na budowie kościoła Miłosierdzia Bożego w Szczecinku, a także zobaczymy, jak powstawała ta świątynia.
Dziś wracamy do kontynuacji cyklu L jak las. W materiale filmowym zobaczymy działania leśników z nadleśnictwa Czaplinek, a także będziemy przyglądać się pracy Straży Leśnej. Odwiedzimy też Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Tucholi. Od niedzieli obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów. Jest to korekta wiosenna obowiązująca do 12 czerwca. Wiadomości są dobre, bo Szczecinek uzyskał więcej połączeń. Dotyczy to zarówno połączeń lokalnych, jak i dalekobieżnych. W kilku przypadkach zmieniły się godziny odjazdów i okresy kursowania pociągów z poprzedniego planu przyjazdów i odjazdów. Dlatego przed zaplanowaniem podróży należy sprawdzić, jak to wygląda obecnie. Przewoźnicy zastrzegają możliwość wprowadzenia kolejnych korekt rozkładu ze względu na prowadzone prace remontowe na liniach kolejowych. To, że na brzegach jeziora Trzesiecko zalegają śmieci, wiadomo jest nie od dziś. Wiadomo, bo przecież nie robią tego krasnoludki, tylko spacerujące nad jeziorem mieszkańcy oraz wędkarze. Płytwonurkowie z klubu Murena postanowili zmienić to nieco i w minioną sobotę zorganizowali sprzątanie nadjeziornych terenów. Jeszcze lód nie ustąpił z jeziora, a wy zaczynacie akcję, która jest po raz pierwszy w Szczecinku organizowana. No rzeczywiście, dobry czas jest po temu, żeby spróbować przynajmniej usunąć odpadki zanieczyszczenia, które gdzieś tam na brzegu jeziora Trzesiecko występują. Tak uradziliśmy w sumie tutaj wspólnie, natomiast głównym pomysłodawcą, jakby koordynatorem, to jest stojący koło mnie tutaj Marcin Tadzik i klub płetwonurków Murena, no bo oni generalnie mają największe doświadczenie, bo się tym tak naprawdę sprzątaniem jeziora zajmują od wielu lat. No i tak dzisiaj pogoda w sumie nam dopisała. No jest dobry okres, żeby to gdzieś spróbować zacząć. Ja też ze swojej strony tak myślę sobie, że raczej nawyków nie zmienimy. No ale tak myślę sobie, kropla drąży skałę, więc może w pewnym momencie ktoś się zastanowi, jak będzie wyrzucał puszkę czy butelkę zamiast do śmietnika, to do jeziora. Pomysłodawcą akcji jest Murena, ale dzisiaj nie będziecie sprzątać dna jeziora, tylko będziecie czyścić brzegi. To prawda, akcję sprzątania dna jeziora przeprowadzamy zazwyczaj w maju na zlecenie miasta Szczecinek i ta akcja na pewno się odbędzie, ale w tym roku ze względu na ten właśnie bałagan, który się wyłonił tutaj przy ustępującym lodzie, postanowiliśmy coś zrobić, no i takimi właśnie wspólnymi siłami. Mamy nadzieję, że z mieszkańcami Szczecinka, że będzie ich jeszcze troszkę więcej, ruszymy za chwileczkę w teren i mam nadzieję, zmienimy troszkę wygląd tej naszej tutaj lokalnej społeczności. Kto bierze udział w tej akcji? Czy tylko członkowie Mureny, czy też, nie wiem, każdy, kto przeczytał, nie wiem, gdzieś ogłoszenie, każdy mieszkaniec Szczecinka może się do was dołączyć? Akcja była specjalnie szeroko, dosyć rozpropagowana w mediach. I tak naprawdę chodzi nam o to, żeby wzięły w niej udział osoby, które rzeczywiście są tym tematem też zainteresowane. Czyli żeby to była taka akcja, można powiedzieć, spontaniczna. No my generalnie ze względów organizacyjnych, Centrum Edukacji, Klub Płetwonurków Murena, Szczecińska Lokalna Organizacja Turystyczna, Miasto Szczecinek, tak naprawdę my jesteśmy za to odpowiedzialni niejako z urzędu, natomiast uważamy, że takie akcje spontaniczne, można powiedzieć, do których się dołączy duża liczba osób, to tak naprawdę jest wartość dodana w ogóle dla tego poznania tak naprawdę swojej okolicy i tego, co się w niej tak naprawdę dzieje. Do brudzenia środowiska chętnych jest wielu, w cudzysłowie. Do sprzątania troszeczkę mniej. Teren naszego jeziora jest olbrzymi. Jak zamierzacie rozpocząć tą akcję? Jakie tereny zaczniecie sprzątać? No musimy rozpocząć szybko, to na pewno, bo załamanie pogody jest zapowiadane mniej więcej godzinę 15. Mamy nadzieję ruszyć stąd w dwóch kierunkach. Jedna grupa rozpocznie sprzątanie idąc stąd w stronę plaży na Świątkach, a druga grupa zostanie przerzucona do Trzesieki i stamtąd radosnym krokiem udadzą się tutaj zbierając, mamy nadzieję, wszystkie śmieci pozostawione właśnie w parku. Szlot widzę też przygotowany do akcji. To znaczy nie tyle szlot, ile w sumie jako mieszkanie Szczecinka uważam, że powinniśmy zacząć dbać o porządek. Trzeba tylko przyklasnąć Murenie i Centrum Edukacji Ekologicznej, że to koordynują. Natomiast małe sprostowanie to nie jest pierwsza tego typu akcja, bo czy Murena to robi, czy nasi szczecineccy wędkarze sprzątają jezioro od lat. Natomiast po zimie to jest szczególnie widoczne, bo zima jest piękną porą roku, natomiast ma to do siebie, że jak topnieją śniegi, odsłaniają masy śmieci. Stąd możemy tylko apelować do mieszkańców, do ludzi, którzy korzystają z uroków naszego parku, z naszego jeziora, żeby jednak te śmieci wrzucali do koszy, a nie do wody, nie w krzaki, bo to nie najlepiej świadczy właściwie o nas wszystkich.
Tyle mówi się o ekologii, ale o tej ekologii z dużej półki, prawda? Efekt cieplarniany i tak dalej, ale ekologia zaczyna się właśnie na tym najniższym poziomie, prawda? Gdzie ta puszka ląduje nie w koszu, tylko w jeziorze i te wszystkie brudy. Nie wiem, no ludzie powinni zacząć po prostu myśleć. Znaczy największym zagrożeniem, przynajmniej na takim lokalną skalę, to jest największym zagrożeniem dla środowiska, dla ekosystemu jest plastik. Rzeczywiście widzimy z roku na rok coraz większe ilości plastiku, który gdzieś tam się dostaje. On ma to do siebie, że się rozpuszcza, można powiedzieć rozkłada na mniejsze cząsteczki, które wchłaniają w siebie organizmy żywe, takie, które w tym ekosystemie funkcjonują. Dla nich to jest, powiedzmy, mylą to tak naprawdę często z pokarmem, więc no tutaj głównie o to też tak naprawdę chodzi. Czy taka plastikowa butelka na przykład, to jest, jak ona jest pusta, to ona jest lekka, więc no co za problem jest wziąć tą butelkę parę metrów dalej. U nas w parku tak naprawdę na brak śmietników nie możemy narzekać, no chyba, że jakiś śmietnik też działaniem nie wiadomo jakich sił znajdzie się w jeziorze, bo takie przypadki też się zdarzały. Natomiast no jest tych miejsc do pozbycia się odpadków jest naprawdę duża liczba i tylko wystarczy, że no chwilę gdzieś kawałek tą pusty pojemnik gdzieś zaniesiemy i mamy problem z głowy. Tu nie trzeba nie wiem, nie wiadomo jakich sił i środków, żeby się tych odpadów tak naprawdę pozbyć. Warto też zwracać uwagę innym, którzy to robią, prawda? To nie jest nic złego, jeżeli zwróci się uwagę, że wyrzuć to do kosza, prawda? To takie proste rzeczy. Jak wiem, to jak się zwróci komuś uwagę, to często w drugą stronę poleci stek wyzwisk. Nie zawsze to jest... Często tak jest, że te osoby, które rzeczywiście śmiecą, to, no, to do nich się tak naprawdę nie dotrze. Nie dotrze się do nich nawet takimi jakimiś argumentami. Ale trzeba próbować. Ale no trzeba próbować. No, tak jak powiedziałem wcześniej, ta kropla drąży skałę, no to być może też o to chodzi. Panowie, jest środek marca, do sezonu letniego jeszcze dużo czasu. Takiego sprzątania chyba nie wystarczy jednorazowo. Czy są planowane inne akcje? Zadziwiające jest to, o czym powiedział Radek tutaj, że te butelki są lżejsze po opróżnieniu, natomiast można odnieść wrażenie, że one właśnie zaczynają ciążyć w momencie, kiedy zaczynają się je opróżniać. To jest niezrozumiałe. Powinniśmy edukować wszystkich, właściwie zaczynając od najmłodszych, ale tak jak pan powiedział, no zaczyna się za chwilę właściwie sezon turystyczny. Ludzi w parkach będzie coraz więcej, śmieci będzie coraz więcej, więc my tak w skromnym gronie nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego ogarniać. Jeżeli sami nie zadbamy o to, żeby było czysto, żeby koło u nas był porządek, to właściwie nasze akcje, choćby były ponawiane co tydzień, niewiele dadzą. No i panowie, na koniec, czego wam życzyć? Dużo śmieci? Może cierpliwości, dużo cierpliwości, bo to chyba dziś nam będzie najbardziej potrzebne. W każdym razie chcieliśmy jeszcze przy okazji podziękować tym wszystkim, którzy się zainteresowali akcją, dołączyli do nas i mamy nadzieję, że dadzą jakieś takie światełko ku zmianom, ku drodze, ku lepszemu. Najmłodsze siatkarki Gryfa Szczecinek uczestniczyły w turnieju eliminacyjnym Kinder Mini. W sobotę grały dziewczynki w kategorii dwójek. Witam Państwa serdecznie na turnieju eliminacyjnym Kinder Mini edycja 2021. Tu widzimy akurat rywalizują dziewczynki w kategorii dwójek. Jaki to jest wiek dziewczynek? To jest szósta klasa i w dół, czyli szósta, piąta, trzecia klasa, czyli rocznik 2008. Ile zespołów wystawiać? Nasz zespół wystawił 5 zespołów, a tutaj na tej sali przyjechało 15 drużyn z województwa zachodniopomorskiego. Turniej eliminacyjny został podzielony na 3 tury, na trzy odrębne turnieje, może tak. I pierwszy turniej odbywa się tutaj w Szczecinku, drugi w Szczecinie, trzeci w Czaplinku. W każdym turnieju uczestniczy około 15 drużyn. I tak u nas jest to zrobione w ten sposób. Eliminacje polegają na tym, że dziewczynki grają, podzielone są na 3 grupy, z każdej po 5 zespołów. Z każdej grupy wychodzą 3 zespoły bezpośrednio, trafiają już do półfinałów wojewódzkich. Piąte zespoły odpadają, natomiast zespoły z miejsc czwartych grają baraże o to jedno miejsce jeszcze dodatkowe, które daje awans do półfinałów. W przypadku tego typu turniejów chyba nie będziemy tutaj mówić o poziomie, o rywalizacji, tylko chyba chodzi tutaj o dobrą zabawę, o udział w turnieju i nabywanie tych umiejętności. Tak, to jest naprawdę sam początek zabawy z siatkówką dla dziewczynek i dla chłopców. Turniej dwójek to jest jakby najmniejszy zespół, jaki może być. Są jeszcze tak zwane jedynki, ale to już jest single, ale to już nawet na to nie ma mistrzostw Polski. Natomiast w dwójkach normalnie są rozgrywane eliminacje, które wyłaniają mistrza województwa, a następnie mistrza Polski.
Zabawa zabawą, ale podejrzewam, że rywalizacja wśród tych dziewczynek jest olbrzymia i złość ta sportowa pewnie jest wielka i radość po sukcesach. Tak, tutaj to są po pierwsze to są dziewczynki, one naprawdę bardzo emocjonalnie podchodzą. Zwycięstwa, zarówno zwycięstwa powodują płacz, jak i przegrane. Ale nie wolno zapominać o trenerach, którzy też pokazują tutaj na tym niby, to nie jest tutaj gra o wielką stawkę, ale emocje są duże, potrafią wyciągać punkty z regulaminu, że są różnego rodzaju niedociągnięcia, żeby spowodować tylko to, żeby jego drużyna wygrała. Dzisiaj turniej jest tutaj u nas, ale wiem, że te dziewczynki były wcześniej na innym turnieju, tych turniejów jest dużo. Tak, my staramy się, chociaż jest pandemia i to są duże ograniczenia, ale to, jak mówię, to są turnieje, które kwalifikują się do wyłonienia mistrza Polski. A prawo pozwala na takie, na organizację turniejów mistrzowskich i my jeździmy jako turnieje przygotowujące po całym województwie i nie tylko, także tutaj dziewczynki były już na 6 turniejach przed tym turniejem. A sezon w pełni. A sezon w pełni, dokładnie. Te eliminacje będą trwały, bo to, tak mówię, to są eliminacje, potem będą półfinały i finały wojewódzkie, z których zostaną wyłonione dwie drużyny, z dwóch, które pojadą na ogólnopolski mistrzostwa, które jeszcze nie wiadomo, gdzie się odbędą. No to co, życzę wam dobrej zabawy, no i przy okazji sukcesów, jeżeli takie będą. Dziękuję serdecznie, szkoda bardzo, że te trybuny są puste. Naprawdę rodzice za każdym razem pytają się, czy mogą oglądać. Niestety nie mogą, bo takie są przepisy. A powiem wam, że emocje, gdyby były rodzice, byłyby jeszcze większe i to naprawdę bardzo wtedy świetnie wygląda. Najmłodsze zawodniczki MKS Gryf, Szczecinek. Nie wiem, pierwsze pytanie może dlaczego siatkówka dziewczyny, a nie inna dyscyplina sportu? Ula. Ja to wybrałam po mamie, bo moja mama też trenowała i ja też chciałam spróbować. Ale to nie jest tak, że mama cię zapisała i kazała chodzić? Nie, ja chciałam sama. A u ciebie? U mnie po prostu... Koleżanki namówiły? Nie, po prostu po mamie, bo moja mama też grała w siatkówkę i po prostu pomyślałam, że pójdę niej tropem. Ja zobaczyłam, jak mój dziadek gra i też chciałam spróbować. No wy jesteś z trzeciej klasy, a ty jesteś chyba starsza trochę. Tak, ja jestem z czwartej klasy. No i jak to u ciebie było? U mnie było tak, że po prostu widziałam wszystkie mecze w telewizji, oglądałam to bardzo często i z własnej chęci po prostu chciałam chodzić. Wiem, że jeździcie na różne turnieje. A jeszcze, o tobie zapomnieliśmy, ile ty masz lat? 6. I też grasz w siatkówkę? Tak. A lubisz tą grę? Tak. A nie jest za trudna, nie bolą ręce od odbierania piłki? Nie. Wróćmy do tych turniejów. Jeździcie na różne turnieje. Czy macie już jakieś sukcesy za sobą? Tak. No to opowiedz, co wygraliście, jakiś turniej? Nie. Czyli tak, czy nie? My wygrałyśmy z Luną, wygrałyśmy 3. miejsce na zawodach. A dzisiaj jak wam idzie? Grałyście już jakieś mecze? Tak, grałyśmy 3 i 3 wygrałyśmy. O Jezu, to będziecie na pudle. Tak, chyba złoty medal jakiś będzie. Możliwe, ale trzeba się postarać. U nas też wygraliśmy 3 mecze z Wiktorią i Alą. Iza i Maja, przed chwilą nagrywaliśmy, jak grałyście swój mecz. Ten mecz był wygrany. Kilka słów na gorąco po tym meczu. Było ciężko z początku, ale potem już tak, jak poszło, to dobrze było. No, trochę było ciężko, ale faktycznie wygraliśmy. Zadowolone ze zwycięstwa? Tak. Który to mecz wygrany wasz? Pierwszy, bo graliśmy 2 i pierwszy przegrany. Dziewczyny, na koniec zapytam tak, fajnie jest wygrywać, prawda, wtedy jest radość, ale jakie są uczucia, jak no, trochę zawaliliście i nie wygraliście na przykład żadnego meczu, jak to jest? To jest trochę smutne uczucie, takie niefajne, nieprzyjemne. A chce wam się chodzić w ogóle na treningi, bo żeby były sukcesy, muszą być treningi, prawda? Czasami nie chce się z domu wyjść, a trzeba iść na trening. Jak to jest z tymi treningami? Czasami się nie chce, ale zawsze sobie wymawiam, że dzięki temu będę mogła lepiej grać. Super. Dziewczyny, na koniec jakiś okrzyk bojowy w waszym wykonaniu. Raz, dwa, trzy. MKS Gryf! Dobra, pokażcie tak. I to była już ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamach zobaczymy archiwizję, a następnie program L jak las. Ostatnim punktem programu będzie magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. Do zobaczenia.